Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun, but it's alright, my heart's open today. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun, but it's alright, my heart's open today. Nie, no żartuję. W rzeczywistości to ja nienawidzę świąt. I nie, bynajmniej nie chodzi tu o mój ateizm. Ale dobra, do rzeczy. Siema, tutaj prezydent. Chciałbym się odnieść do tematu, który wrócił do dyskursu publicznego, liczy bumerang. Ale za pierwszym razem nie mogłem się odnieść, ponieważ nie miałem komórki. Jak już odzyskałem, to wtedy nie było, to wtedy już byłoby to bez sensu i niesmaczne, że wracam do tematu, który był miesiąc temu. Ale całe szczęście wrócił, więc dlatego cieszę się, że mogę wyrazić swoją opinię. Chodzi oczywiście o Lex TVN. Jaka jest moja opinia? Jebać tę ustawę. Dlaczego jebać tę ustawę? Ponieważ rzadko kiedy mogę o co opisie powiedzieć coś dobrego. Takich sytuacji, kiedy pochwaliłem PiS, mogę powiedzieć na palcach jednej ręki. Było to wprowadzenie zakazu promowania banderyzmu, chęć ustawy dotyczącej zakazu... Aha, ustawa o IPN, która wyglądała do kosza, ponieważ PiSowcy ugięli karki przed władzą Izraela. Przekop Mierzei Wiślanej, który się nie odbył, ale zamiar oczywiście dobry, gdyby został zrealizowany. I teraz czwarta rzecz dochodzi. Prezydent Andrzej Duda stanął na wysokości zadania i nie podpisał tej ustawy, tylko odniósł do Trybunału Konstytucyjnego. A co zrobi Trybunał? Na podstawie konstytucji, która zakłada, naszej konstytucji, która zakłada pełną wolność przekazu medialnego, odrzuci tą ustawę. Więc drodzy oglądacze TVN-u, nie martwcie się, nic waszemu ściekowi medialnemu się nie stanie. Mówię, ja nie lubię żadnej stacji z tych trzech głównych. Polsat niby jest neutralny, ale zamyka jaką wydartą usta. TVN-u jeszcze bardziej nie lubię, a TVP to już w ogóle przekracza wszelkie granice. Ale rozchodzi się tutaj o TVN. Mówię, przekaz informacyjny przekazem informacyjnym, ale są jeszcze programy rozrywkowe, teleturnieje takie jak Milionerzy, których oglądam, programy takie jak, jeszcze kiedyś był Milion Minutę, za którym bardzo tęsknię. Jeszcze był taki program Agent Gwiazdy. I oczywiście są też inne kanały TVN, typu TVN Turbo dla bardziej zmotoryzowanych, więc przekaz merytoryczny jakiś jest. Każda z tych stacji, nie licząc właśnie przekazu informacyjnego, jest wartościowa na swój sposób, więc dlatego też należy zapewnić im wolność, prawo do wyrażania, czy prawo do nadawania po prostu. Więc ja w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy oglądają TVN, się nie sram, bo wiem, że to nie przejdzie. Nie ma prawa przejść. A jeśli przejdzie, to będę razem z wami szedł w protestach. Bo mówię, wolność polega na tym, że jak to śpiewał Stanisław Staszewski, choć jest tyle różnych przez życie, każdy ma prawo wybrać źle. Więc telewizje, które są tubami propagandowymi, też mają prawo istnieć. Niestety. Albo istety. Właśnie, stety, ponieważ dzięki nim możemy wiedzieć, na kogo nie głosować. Na pewno nie na PO, które jest politycznym trupem. A mam nadzieję, że w 2023 PiS też upadnie. I nastąpi nowa władza. Ze mną na czele. Ale to od was zależy. Pozdrawiam serdecznie. Wesołych świąt. Mówię, ja ich nienawidzę, ale nie będę wam odmawiał radości z tych świąt. Bogatego gwiazdora, smacznego jajka i szczęśliwego nowego roku.